Czy małżonek odpowiada za długi drugiego małżonka? Jeżeli małżonkowie ustanowili pomiędzy sobą rozdzielność majątkową, co do zasady każdy z nich odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązanie. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli pomiędzy małżonkami panuje ustrój wspólności majątkowej. Wówczas dla odpowiedzialności małżonka należy mieć na uwadze dwie główne okoliczności. Po pierwsze, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego małżonka, zasadą jest bowiem to, że małżonek odpowiada za długi współmałżonka, jeżeli wyraził na nie zgodę. Po drugie, nawet jeżeli małżonek nie wyraził zgody na zaciągnięcie danego zobowiązania, ale służy ono zaspokojeniu potrzeb rodziny, to znaczy na wydatki związane z wyżywieniem, ubraniem czy pokrywaniem opłat za mieszkanie.